To był październik, może listopad. Dostałam telefon, przedstawił się jeden pan, że jest z policji. Ja mówię, słucham pana, w jakiej sprawie? Pani wie, że bank ma upaść i tak dalej, no my zbieramy od naszych klientów, mówi, wszystkie pieniądze, mówi, zabezpieczamy, a później dla wszystkich państwa oddamy. A ja mówię, skąd ma pan mój numer telefonu? O, my z banków to wszystko, wszystkie numery telefonów mamy. A ja mówię, a w którym to banku, mówię, w Pekao? A on mówi, tak, tak, właśnie w Pekao, mówi, ma bank upaść, mówi, i dlatego, mówi, my wszystkie pieniądze to zbieramy, mówi, pani się wybierze, mówi, do Pekao, ja tam odbiorę od pani, zabezpieczę te pieniądze. A ja mówię, proszę pana, ale ja już tu spisałam ten pana numer telefonu i zaraz, mówię, zadzwonię na policję, bo pan jest oszustem i złodziejem i pana złapią. Słyszy pan o tym? Już patrzę, a już telefon jest wyłączony. I na tym się skończyła moja rozmowa. Było to może maj, może czerwiec, pora nocna, wieczorowa. Dzwoni telefon. Jeden, nie odbieram. Drugi, nie odbieram. Za trzecim telefonem odebrałem. Myślę, może ktoś z rodziny, może od lekarza, może jakieś zdarzenie losowe, a ja nie mam tego numeru telefonu w swoich spisach. I do mnie, proszę pana, jest zdarzenie, drogowy, tu policja. No, ja pytam, co za zdarzenie. No, pana wnuk miał zdarzenie drogowe, należy zabezpieczyć środki finansowe na zdarzenie, bo już tutaj duża kwota wchodzi w grę, prokurator ewentualnie. I czy pan jest w stanie to zrobić? Ja mówię, proszę pana, a który wnuk? No, ten najstarszy. Ja mówię, proszę pana, a mam dwóch wnuków, którzy są bliźniacy. I który najstarszy? I nagle telefon zamilkł. Dłuższy czas nikt się nie odpowiadał. Myślę, halo, halo, halo. Nie ma żadnego głosu. Telefon się rozłączył. W związku z tym ja zadzwoniłem do syna, zadzwoniłem do wnuka, opowiedziałem całą sytuację. Nie dajcie się oszukać, bądźcie czujni.